Witam szlachetnych Polaków, mówi Beata Andreja z Wrocławia, ze stolicy Dolnego Śląska. Szczęść Boże. Jest 3 maja 2015 roku. Święto Narodowe Konstytucji 3 maja. Na pierwszym planie widzimy kwitnące drzewa owocowe. Jest wiosna 2015 roku. Drzewa owocowe już przekwitają. Ta różowa to jest brzoskwinia. A na drugim planie widzimy bardzo wysoki i stary dąb strzelisty, który nazwałam dąb sejmikowy. Ten dąb jest drzewem wyjątkowym, dlatego że właśnie na nim zbierają się co roku jesienią szpaki z całej okolicy na pradolinie Odry i delty Oławy, która na tej wysokości wpada do Odry. I właśnie w tym miejscu, na tym dębie, setki szpaków kilka dni sejmikują. Jest to zjawisko bardzo charakterystyczne. W okolicach i we Wrocławiu jest więcej takich drzew. Na tym dębie sejmikowym setki szpaków, setki tych ptaszków malutkich. Jest tak głośno, że sposób ich nie zauważyć. Sejmikują, czekając na przylot wszystkich, aby pewnego dnia wspólnie, całą chmarą, odlecieć do tak zwanych ciepłych krajów, na swoje zimowiska. Polecamy Państwu obserwowanie takich drzew sejmikowych. Jest to fascynujące zjawisko i bardzo pouczające. Szczególnie w Polsce, która przecież ma najstarszą w Europie tradycję sejmikowania. I najstarszą, wspaniałą historię ustroju monarchii parlamentarnej. Taki ustrój służy rozwojowi Rzeczpospolitej. Doprowadził do rozkwitu Rzeczpospolitej przez wiele setek lat, a być może tysięcy. Polska monarchia parlamentarna ma najdłuższe w Europie tradycje. Pisali o tym, o tej formie monarchii wiecowej, jeszcze wtedy nie znano słowa parlament, kronikarze średniowieczni, jak na przykład Długosz, Prokosz i biskup Kadłubek. Datują oni rozwój monarchii wiecowej w Polsce na tysiące lat. I nie jest prawdą, że Polska nie istniała przed chrztem Mieszka I. 6 maja 1945 roku polscy żołnierze zdobyli Berlin razem z szturm na Berlin odbywał się razem polskiej armii z armią radziecką i 2 maja 1945 roku właśnie polscy żołnierze umieścili polską flagę biało-czerwoną na kolumnie zwycięstwa po niemiecku nazwanej Siegessäule. I jest to ten 2 maja 1945 roku, jest podwaliną do obchodów święta, dziś mówi się święta flagi 2 maja, którą antypolska Platforma Obywatelska tak nazwała, nie wyjaśniając, z jakiej tradycji ten 2 maja obchodzimy. Platforma wprowadziła to święto jako święto narodowe. 2 maja 1945 roku polscy żołnierzy, których wkład w zwycięstwo nad Niemcami w II wojnie światowej był nie do opisania,
Przypominam, że Polska była czwartym co do potęgi militarnej aliantem. I niestety po 2 tygodniach polską flagę biało-czerwoną z kolumny zwycięstwa w Berlinie ściągnięto i zamieniono na flagę francuską. A przecież Francuzi przez prawie całą II wojnę światową kolaborowali z III Rzeszą Niemiecką. Jest to wielka niesprawiedliwość historyczna, że to właśnie Francuzi, a nie Polacy, stali się czwartym aliantem, który posiadał sektor okupacyjny w Republice Federalnej Niemiec i 1/4 część Berlina, tak zwanego zachodniego, który był podzielony również na 3 strefy okupacyjne aliantów zachodnich, amerykański, brytyjski i właśnie francuski zamiast polskiego. I jeden sektor był pod okupacją Rosji Sowieckiej, tak zwany Berlin Wschodni, do upadku muru berlińskiego i zjednoczenia się Niemiec. Przypomnę, że bez zgody Polski przeniesiona została do Berlina z Bonn, stolica Republiki Federalnej Niemiec. Platforma Obywatelska jest platformą antypolską, pomimo że na jej czele stoją historycy. Są to antypolscy historycy. Wymienię 3. Magister historii Tusk, magister historii Komorowski i magister historii Schetyna. Przypomnę, że wzywamy do bojkotu urnowej farsy wyborczej, która odbędzie się 10 maja 2015 roku, także ze względu na 9 zbrodniarzy sądowych, którzy zasiadają w Państwowej Komisji Wyborczej. Dodatkowo informuję Państwa, że wici na Sejm Walny ogłasza marszałek Leszczyński, marszałek Sejmu Walnego, potomek króla Polski Leszczyńskiego, i kolejne obrady nadzwyczajnej sesji Sejmu Walnego odbędą się 8 maja w Konstantynie Łódzkim i 22 maja w Trzebnicy. Dziękuję za uwagę. Mówiła Beata Andrejas. Szczęść Boże.